Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Vademecum na Strzelnicy. Cześć Magda. Cześć Piotr. Cześć Marcin. Cześć. Jak tam wrażenia po pierwszym odcinku, który ukazał się w internetach? Stres minął. Było całkiem przyzwoicie. Stres minął. Najpierw kazałem oglądać żonie, później dopiero oglądałem sam. Także to był mój debiut przed Waszą kamerą. Było ciężko. Nam też wydaje się, że Wam się podobało. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ja idę do kuchni. Będę gotował. Tak, aby na koniec dzisiejszego dnia, tak, aby na koniec dzisiejszego treningu cały nasz zespół mógł zjeść coś dobrego. Nie zdradzę, co gotuję, bo zobaczycie, tam mamy ustawioną kamerę i na pewno będziecie widzieli, co dokładnie ugotowałem. A o czym, Marcinie, dzisiaj? No, dzisiaj o celowaniu. Obalimy kilka mitów, porozmawiamy sobie dosyć poważnie na temat oka dominującego, bo czas się z tym wreszcie rozprawić. Troszeczkę na temat przyrządów celowniczych, bo nie wszystkie nadają się dla każdego i do wszystkiego. Kochanie, które oko masz dominujące? Lewe. Lewe. Sprawdzimy to, czy ma dominujące lewe oko, czy prawe. Zatem słuchajcie, ja zostawiam Was i idę do kuchni, bo tam już widzę, już mi coś wrze, więc muszę iść się tym zająć. Zostawiam Was w dobrych rękach instruktora i myślę, że Marcin przybliży odrobinę temat. Będzie chyba też odrobinę teorii, pamiętam, coś mówiłeś? No, będzie całe mnóstwo teorii. Jak teoria, to ja idę gotować. Do zobaczenia w kuchni. Słuchajcie, ja ostatnio w zapowiedziach mówiłem, że będziemy obalać pewne mity związane ze strzelaniem. Jednym z takich mitów albo tematem, który nie został do końca dopowiedziany, jest oko dominujące, a dokładniej znaczenie oka dominującego w czasie celowania. Owszem, oko dominujące jest, człowiek ma dwoje oczu, jedno z nich jest dominujące, drugie jest wspomagające, ale nie ma to żadnego znaczenia, jeśli chodzi o celowanie. Używamy tego oka, które akurat jest nam wygodniej. Oko dominujące widzi trochę lepiej, tak można powiedzieć, i dlatego lepiej może się nadawać do celowania, ale są to różnice tak nieznaczne, że praktycznie można ich nie brać w ogóle pod uwagę. Oko dominujące to jest to oko, które jest preferowane przez mózg, z którego informacje do mózgu docierają jako pierwsze i które są analizowane jako pierwsze. Oczywiście różnica pomiędzy jednym a drugim okiem jest tak niewielka, że praktycznie jej nie zauważamy. Można to łatwiutko sprawdzić, każąc komuś spojrzeć przez celownik. I osoba, która trenuje, praktycznie podświadomie, można powiedzieć, spojrzy okiem dominującym na przyrządy celownicze. Tak samo spojrzy do lunety czy do wizjera w drzwiach. Zawsze jako będziemy patrzeć tym okiem dominującym. Słuchajcie, i teraz tak, króciutko o przyrządach celowniczych. Zasadniczymi przyrządami celowniczymi, mówię o pistoletach, są przyrządy mechaniczne, otwarte, takie jak tutaj, w postaci muszki i szczerbinki. Najczęściej spotykane są właśnie takie przyrządy, jak widzicie tutaj, tak, gdzie szczerbinka jest prostokątna i muszka również jest prostokątna. Takie przyrządy spotkacie w większości, w znakomitej większości pistoletów. Oczywiście zdarzają się pistolety, gdzie kształt przyrządów celowniczych będzie nieco inny. Na przykład szczerbinka będzie półokrągła i tak, taki rodzaj przyrządów celowniczych można zaobserwować w pistolecie na przykład Margolin. Są egzemplarze, w których przyrząd celowniczy tak właśnie wygląda. Kolejnym rodzajem przyrządów celowniczych są przyrządy celownicze przeziernikowe. W broni krótkiej, w pistoletach raczej ich nie spotkacie, natomiast najczęściej widać je w pistoletach maszynowych. Tutaj na obrazkach przedstawiłem kształt i sposób zgrywania przyrządów celowniczych. W jednym widzicie słupek muszki ma kształt prostokątny, w drugim słupek muszki wygląda jak trapez. W karabinach sportowych spotkacie się z przyrządem przeziernikowym oraz muszką kołową. Ten przyrząd jest jakby wyspecjalizowany do celowania do tarczy w kształcie koła. Zgrywanie przyrządów celowniczych polega na patrzeniu przez przeziernik. Dokładnie w środku przeziernika powinniśmy obserwować muszkę kołową i dokładnie po środku muszki kołowej powinniśmy widzieć obraz tarczy. Dobra, słuchajcie, teraz kilka słów na temat zgrywania przyrządów celowniczych.
Tutaj widzicie kilka różnych rodzajów przyrządów celowniczych. Oczywiście wybór kształtu szczerbinki czy wybór kształtu muszki zależy głównie od preferencji strzelca. Natomiast, co mogę powiedzieć? Do nauki dla osób początkujących wybierałbym raczej przyrządy celownicze, które widzicie tutaj na obrazku. To znaczy, wycięcie szczerbinki jest dosyć obszerne, jest bardzo głębokie, a muszka jest dość wąska. Dzięki temu pomiędzy krawędziami szczerbiny i krawędziami muszki powstają dosyć duże przerwy. Dla osób bardzo zaawansowanych, dla świetnych strzelców proponujemy, żeby szczerbina była dosyć płytko wycięta, bardzo płytka i żeby muszka dosyć ciasno siedziała w szczerbinie. Dzięki temu celowanie będzie bardziej precyzyjne. Wiadomo, że u osób początkujących statyka jest dość słaba. Początkująca osoba po prostu nie dałaby rady utrzymać nieruchomo muszki w szczerbinie. Takie zjawisko, takie zachowanie muszki, jak przyklejanie się krawędzi muszki do krawędzi szczerbiny, bardzo negatywnie wpływałoby na koncentrację uwagi. Strzelec nie dałby rady skoncentrować się na tym elemencie, który właściwie ma trenować, tak? Tylko denerwowałby się, że nie może utrzymać muszki nieruchomo. Jeżeli damy muszce dosyć dużo swobody w szczerbinie, jeżeli szczerbina będzie dość głęboka i dość szeroka, wtedy te ruchy nie będą aż tak mocno przeszkadzały strzelcom. Słuchajcie, ja swój gulasz mam już gotowy. Wystarczyło otworzyć dwie puszki. Mamy tu, można powiedzieć, jedzenia dla czterech osób. Czyli gulasz mamy przygotowany. Gotujemy wodę. Kawa brazylijska lub herbatka Earl Grey. Wszystko w jednym. Zalewamy, to się parzy. Wlewamy. Zresztą, co ja będę mówił, zobaczycie. Co do gulaszu? Do gulaszu będzie przepyszne, ciemne pieczywo i to pieczywo zgrillujemy sobie na patelni, więc oni po tym dzisiejszym strzelaniu, po tym dzisiejszym treningu naprawdę dostaną treściwą rację żywnościową prosto ode mnie. I ewentualnie na osłodę batonik będzie. Słuchajcie, woda się zagotowała, zatem zalewamy herbatę. Herbatka jest już gotowa. Herbatkę odstawiamy do zaparzenia. Nie byłbym sobą, jakbym nie mógł się napić dobrej kawy. Kawa kolumbijska brzmi jak brzmi. Czy aby nie jakiegoś, z jakiegoś kartelu. O, przepysznie. Odstawiamy do zaparzenia. No co? Bierzemy się za gulasz. Na koniec grillujemy pieczywko. Chlebek jest o tyle fajnie, że możemy go otworzyć. Ma zamknięcie. Otwieramy. Słuchajcie, mamy gotowy. Zobaczcie, chleb, który jest już pocięty, pachnie. Będę go grillował. Jak nie zjem wszystkiego, to go zamknę i zjem później. Dobra. Przerwę ci, Marcinie. Kawka, bardzo proszę. Dziękuję tobie bardzo serdecznie. No wiecie, jak ja gotuję, zaczynamy kawa, herbata. Dobra, idę, nie przeszkadzam. Taki szef to złoto. Słuchajcie, na czym polega zgrywanie przyrządów celowniczych?
Głównie chodzi o to, żeby dobrze zaobserwować krawędzie przyrządów celowniczych, czyli muszki i szczerbinki. Na obrazkach szczerbinka, zarys szczerbinki jest zaznaczony na biało, a muszki na czarno. Chodzi o to, aby górna krawędź szczerbinki i górna krawędź muszki znajdowały się na jednej wysokości. Natomiast po prawej i po lewej stronie muszki muszą być równe odstępy od krawędzi szczerbiny. Tak wyglądają dobrze zgrane przyrządy celownicze. Kolejną sprawą jest wybieranie punktu celowania. Punkt celowania wybieramy w zależności od sposobu strzelania. Jeżeli dysponujemy pistoletem bojowym, tak, strzelamy na niewielkie odległości, celujemy w środek celu. Natomiast jeżeli strzelamy sportowo, dysponujemy pistoletem sportowym, wybieramy punkt położony pod czarnym kołem tarczy. Słuchajcie, w wielu książkach, podręcznikach można się spotkać z takim określeniem jak punkt celowania. Oczywiście jest to jak najbardziej prawidłowe określenie, ale tylko w teorii i tylko w warunkach laboratoryjnych, kiedy broń jest w imadle, wtedy patrząc przez celownik faktycznie możemy obserwować punkt celowania, ponieważ pistolet ani karabin się nie porusza. W momencie, gdy trzymamy broń jedynie siłą mięśni, obserwujemy ruchy broni w rejonie celowania. Tak naprawdę powinniśmy cały czas mówić o tak zwanym rejonie celowania. Broń cały czas porusza się po rejonie celowania i tak samo można powiedzieć, że nie naciskamy języka w momencie, tylko naciskamy, oddajemy strzał w czasie. Strzał jako zjawisko nie następuje natychmiast, jest rozłożone w czasie, dlatego nie możemy powiedzieć, że to jest moment oddania strzału. My celujemy do rejonu, obserwujemy rejon celowania i oddajemy strzał w czasie. Słuchajcie, i nie mógłbym spać spokojnie, gdybym nie powiedział o jednej rzeczy. Celując, należy obserwować przyrządy celownicze, wpatrywać się w przyrządy, patrzeć na krawędzie przyrządów celowniczych. Tu i tutaj. Tak? Nie wolno nam zerkać na cel. Cel możemy oglądać jakby w drugim planie. Dla nas najważniejsze są krawędzie przyrządów, geometria tych przyrządów. Od tego zależy precyzja oddania strzału. No i mam nadzieję, że zapach tego gulaszu przyciągnie ich. Powiem wam, zobaczcie, jakie sowite kawałki mięsa. Mógłbym powiedzieć mięsiwa. Odkryję chlebek, delikatnie przygrillowany. Przykleja się. Gorące. Łyżeczka. Pierwsze danie wychodzi. Ale pachnie, dziękuję. Nie no, Marcinowi, jak prawdziwemu żołnierzowi trzeba nałożyć porządną rację żywnościową. Ciekawy jestem, czy rozpozna, nie? Zaraz się dowiemy. Nie wiem, czy grillowali też na poligonach sobie taki chlebek z puszki, czy po prostu tak zajadali. Marcin, zapraszam! Dziękuję tobie bardzo serdecznie. No tak, znajomy zapach. Cóż ci przypomina zapach znajomy ten. I dajemy jeszcze herbatkę. Dobra, reszta to dla mnie i dla całej ekipy, a zobaczcie, były tylko dwie puszki, a jeszcze ponad pół gara zostało, więc mamy co jeść. Łokieć prosty, trzymamy pistolet w rejonie i zaczynamy nacisk. Trzymamy. Mhm.
Jak, kochanie, po drugim treningu? Super. Super. To ja zapytam teraz Marcina, instruktora. Marcinie, podsumuj proszę dzisiejszy dzień. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to wszystko jest w porządku, faktycznie. I postawa, i trzymanie broni, i zgrywanie przyrządów celowniczych. Natomiast ujawniło się coś ciekawego. Magda jest praworęczna, ale celuje lewym okiem. Mhm. Na skos. Tak, mówimy, że na krzyż. Na krzyż. I w pistolecie to nie jest nic nadzwyczajnego, nie należy z tym jakoś walczyć. Być może z czasem samo przejdzie, ale w celowaniu na pewno nie przeszkadza. Mhm. Super. Mógłbym powiedzieć, że zasłużyliście na nagrodę. Ode mnie. Dziękuję. Nie będę pytał, jak wam smakował obiad, który wam zrobiłem, bo wiem, że był dobry. Czy coś do dzisiejszego odcinka chcielibyście dodać? Nic dodać, nic ująć, dokładnie jak pan powiedział. W krótkich żołnierskich słowach, nie daliśmy dojść do słowa kobiecie, nic dodać, nic ująć. A to nasz drugi odcinek był, Marcinie, dokładnie o czym? O celo? Dokładnie o celowaniu. Dokładnie o celowaniu, czyli w pierwszym odcinku było bezpieczeństwo i praca na spuście. Drugi odcinek był, pierwszy odcinek jak coś, to link jest u góry, gdybyście jeszcze nie widzieli. Drugi odcinek był o celowaniu, a o czym będzie trzeci odcinek, Marcinie? O trzymaniu broni. Trzeci odcinek już niedługo o trzymaniu broni i też będzie coś pysznego, ale to już w trzecim odcinku. Zapraszamy was na ten odcinek i do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy. Cześć.